Jesteśmy na obrzeżach Krakowa, gdzie w jednej z hal nagrywana jest 13. już edycja Masterchefa i dzisiaj z pomocą jurorów pokażemy Wam jej kulisy. Chodźcie zobaczyć. No i złapaliśmy naszego debiutanta, Przemek Klimaczyś. Dzień dobry. Pokażesz nam trochę kulisów? Chodźcie za mną, naszej spiżarni pełnej smakołyków i dobrych rzeczy. Chodźcie. Widzów zawsze ciekawi, czy wszystko w tej spiżarni jest prawdziwe. Każda kuchnia ma swoje zaplecze, mamy też swoje zaplecze. Zaplecze kuchenne, gdzie mamy cały nasz towar, magazyn suchy, magazyn owoców, warzyw i tak dalej. Jak widzicie, to wszystko jest prawdziwe. Można zjeść, spróbować umyte wcześniej, tak więc dla naszych uczestników to będzie łatwiej, nie muszą tego myć na bieżąco. Idąc dalej tym krokiem. Przepraszam, muszę przełknąć. A to jest próba prawdziwości. Dokładnie. Ekipa, która tutaj nam uzbraja całą spiżarnię produkty, dolewa, przelewa i tak dalej. Dobrze, idąc tym krokiem docieramy do miejsca, gdzie uczestnicy mają tutaj miejsce, gdzie mamy ryby świeże na lodzie. Dopiero mięso. Było pełne, prawda? Dopiero było pełne przed konkurencją, tak więc zawsze jest to czyszczone. Ludzie jest wymieniane, że produkty były świeże, pachnące. Prawdziwe gotowanie, nie ma żadnego ściemniania tutaj. Jak tutaj wszedłeś pierwszy raz, to byłeś zaskoczony ogromem tej produkcji? Ogromem produkcji tak, bo pracuje przy tym dużo, dużo osób. To jest jak klub piłkarski, jest zaplecze, prawda, i drużyna, ta początkowa, ta pierwsza. A czym się różni zaplecze Masterchefa od zaplecza Twojej restauracji? No na pewno jest większe. Na pewno jest większe. Prawda, jest też inaczej podzielone, to jest zupełnie inaczej niż w prawdziwej restauracji, aczkolwiek produkty, które używamy, są prawie że te same. Mhm. My jako widzowie widzimy za Tobą po prostu ścianę ozdobną, pełną drewna, tak, a tam chyba jeszcze jakaś pracownia. Tam, tak, dokładnie tam za ścianą mam jeszcze ekipę, która... Odwiedźmy ich. Halo, halo, zapukamy, tylko pokażemy, co tam się dzieje. Panowie siedzą na telefonach akurat się mają przerwę, żeby odreagować, ale tam mamy głos i tak dalej, tak więc wszystko tu dzieje się. No i wszystko tak widać, nie jest to jakieś rocket science. Prawdziwe gotowanie, prawdziwe produkty, prawdziwi ludzie przede wszystkim. Widziałem na Instastories, że złapałeś chyba super nić porozumienia z Magdą Gessler, zgadza się? Nie tylko z Magdą, też z Michelem. Wiecie, z Magdą znamy się wiele lat, tak samo z Michelem. Łączy nas pasja do gotowania. Możemy o gotowaniu rozmawiać cały czas. Jak tylko zrobimy jakiś temat, to flow, to idzie po prostu lawinowo, aż muszą na słuchawkach mówić, słuchajcie, stop, przestańcie gadać, bo mamy was już dość o tym żarciu, gadacie cały czas. Ale to jest fajne. To idziemy to złapać jedno z nich. Zapraszam. Złapaliśmy też Michela, ale się tutaj dzieje. No, teraz jest moment najważniejszy. Pierwsza konkurencja, gotowali już. Werdykt był, ale teraz trzeba sprzątać i się przygotować do następnej konkurencji. I powiem jedno, i oni są tutaj, chłopaki, dziewczyny z obsługi plany. Roboty takie mają, bo bez nimi to nic nie działa, prawda czy nie? Wiadomo. No, młody. Ty też jesteś młody, ale fajny chłopak i dziewczyna. Bardzo fajne. Bo praca na planie to nie są tylko jurorzy. To jest ogromna ilość ludzi, które bez nimi nic nie działa. Nic nie działa. Głupia rzecz na przykład pokaże. Tu musi być wszystko przygotowane. Tu muszą mieć, tu muszą być przyprawy, tu muszą być sprzęty, tu muszą być folii, różne rzeczy, rękawy. Co? Wszystko prawdziwe. Wszystko, tak, wszystko ma być, bo zaraz, kiedy zaczyna następna konkurencja, nie mogę brakować cokolwiek. Nawet trzeba sprawdzić, czy jest... Jest woda, panowie! A bywało, że nie było? Tak. I co wtedy? No i co wtedy? To łączyliśmy, co mamy zrobić. Słuchajcie, teraz czas pokazać zaplecze. Każde miejsce ma zaplecze. Trochę ta kuchnia tełna tutaj. A tu uczestników mają chill out. Muszą odpoczywać czasami, kiedy jeszcze nie odpadli albo nie wygrali. I tutaj mogą usiąść. O, wywiad jest tam. Wywiad. To tym bardziej idziemy. Przemek jest. O, słuchajcie, tu jest Przemek Klima. To on. To on, ten juror. Przemek już nam pokazywał małe co nieco. Teraz opowiada o tym Filipowi. To my idziemy dalej. No dobra, idziemy dalej. No i to już, się uważasz, duchy są tu. No takich rzeczy to my w telewizji zdecydowanie byśmy nie zobaczyli. O, chodźmy tam. Tam się dzieje coś, chodźmy. Na pewno coś nagrywają. Nie tu. Nie tu.
tu. Można się zgubić na waszym planie. No, ja sam się gubię tutaj. Kiedy spędziłem tydzień w korytarzach. Hello. Hello. Wow. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Chodźcie. Michał, co robisz? Bejkalaska. No i tu następnie. A pomachasz kamerce Vivy? No. Siemka. Widzieliście, kto jest z nami dzisiaj? Gość specjalny. No. Gość. Bonjour. Ale ładna kurta masz, jak zwykle. No. Młodzi, zastąpią nas za chwilę. My już za stary jesteśmy. Nie było chyba słuchać, ale Michał mówi, że płonie jego kurtka jak deser. Zobaczymy to wszystko w programie. Tak, on przygotuje deser. A tu pan się uczy gotować ten i ma monitor, żeby się uczyć ta receptura. Może będziesz w Masterchefie kiedyś? Michał, to ile osób pracuje przy Masterchefie? Dwa. Nie wiem, sto parę jurorzy, uczestników. Nie, bardzo dużo ludzi. To my wam już tutaj nie przeszkadzamy, idziemy do Królowej, szukamy Magdy. Jak myślisz, gdzie byśmy ją mogli najszybciej znaleźć? W Lochach. W Lochach. Znaleźliśmy panią Magdę, więc cichutko, ale idziemy, może zdradzi nam trochę sekretów. Pani Magdo, zarazamy dzisiaj kulisy Masterchefa. O której to trzeba wstać do pracy? No, godzina 6.30 jest właściwą godziną, żeby się przebudzić i nalać sobie wody do wanny. Potem bezszeletnie wchodzi śniadanie. Prosiłam, żeby nie pukać, nie wyrywać mnie z wanny. Śniadanie jest znakomite, szczególnie w miejscu, w którym mieszkam. Przegorzałe są absolutnie cudowne, bo jest pełno zieleni, w dole Wisła. Ptaki śpiewają, ja ubóstwiam przyrodę, nie znoszę smoga i też mam poczucie, że nigdy mnie nic nie zaleje. Ludzie najczęściej pracują 8 godzin dziennie, a pani tutaj na planie? W zasadzie ludzie pracują 8 godzin dziennie i są zmęczeni. No, my pracujemy 12 i czujemy się może zmęczeni, ale chyba tego nie czujemy, dokąd nie przyjdziemy do domu, bo adrenalina tak mniej więcej do 3 rano nie może opaść. To jest największy problem, żeby te 3 godziny spać. A to prawda, że ma pani taką tradycję robienia drzemek? Mam tradycję robienia 10-minutowych, 15-minutowych drzemek w momencie, kiedy mam takiego Masterchefa jak teraz. Dlatego czekam tylko, żeby się wyrwać i się położyć na te 15 minut, żeby odżyć, żeby nabrać na nowo energii i żeby nie czuć się zmęczona. Bo nie da się ukryć, że dwaj panowie są bardzo energetyczni i konkretni. No i to idziemy po prostu jak bojówka. Bojówka jedzeniowa, która określa i wytycza w Polsce granice, co wolno, czego nie wolno i jak należy gotować i jak należy jeść. To prawda, Przemek i Michel dokładnie nam o tym mówili. To na koniec, czego potrzebuje Magda Gester tutaj na planie albo w swojej garderobie, żeby czuć się fajnie i komfortowo? Fajnej energii, czyli dwóch moich pań, które dodają mi sił, a nie mówią, o Boże, jak ty źle wyglądasz. Nawet jak wyglądam, może średnio mówią, że jestem piękna, więc to mi wystarczy. Zajmują się moim wizerunkiem, to jest bardzo ważne, żeby się dobrze czuć. Bardzo, bardzo ważne i też moim dobrym humorem i dbają o moją dietę, czyli dostarczają mi rzeczy, które jestem w stanie zjeść, a jest ich niewiele. A jest ich niewiele? Tak, ponieważ przy tych próbach, które mamy apetyt na bardzo niewiele rzeczy, ogólnie apetyt ginie, no a jednak trzeba jeść, a te próby to nie są próby po to, żeby się najeść, tylko żeby spróbować. Wszystko dla wspaniałego efektu, oglądajcie w TVN-ie już za chwilę.